Teresa była bohaterką 8. edycji Rolnik szuka żony. Została jedną z kandydatek o serce Stanisława z ogromnego pałacu, który ostatecznie okazał się nieruchomością jego rodziców. Ostatecznie Stanisław nie zakochał się w żadnej z pań i wszystkie odesłał do domu. Potem okazało się, że rolnik znalazł miłość poza programem. Z kolei o jego kandydatkach mówiło się niewiele. Wyjątkiem była właśnie Teresa, o której zaczęto plotkować, że ma romans z Adamem, byłym kandydatem Kamili Boś, która również wzięła udział w 8. edycji show TVP. Sami zainteresowani jednak do tej pory nie potwierdzili tych rewelacji. Teresa zresztą rzadko udziela się na Instagramie, ale ostatnio zrobiła wyjątek. Kobieta pokazała fanom, jakie ma zachcianki żywieniowe. Najpierw miała ochotę na słodkie, a potem zdecydowała się zjeść smażony boczek i ogórek kiszony. Zdjęcie od razu wywołało lawinę spekulacji. Pytania o to, czy jesteś w ciąży za trzecią. Drugie, pierwsze, ostrzegła ją jedna z fanek. Teresa natychmiast zareagowała i wprost przyznała, że tego nie przewidziała. Kobieta postanowiła od razu zdementować plotki. Pierwsze, nie jestem dwa. Tak, lubię właśnie taki spalony. Mami, nie patrz, trzy. Tak, wodę z ogórków też lubię. Czwarty. Gruszkę też zjadłam, odpisała wścibskim fanom.